Cześć, z tej strony Smart Tester i pokażę Wam, jak zaktualizować do Androida Ice Cream Sandwich tableta Packard Bell Liberty Tab G100. Ok, do przeprowadzenia aktualizacji będą nam potrzebne trzy rzeczy. Smartfon z Androidem, musi to być Android minimum 4.0. Karta microSD o pojemności minimum 512 MB. Ja zastosuję gigabajtową, bo taką akurat mam, ale mogą być również większe. Oraz sam tablet. Najpierw musimy wsadzić kartę microSD do telefonu z Androidem. Następnie wchodzimy odpowiednio w ustawienia, pamięć, karta SD. W dziale karta SD jest opcja sformatuj kartę SD. Wprawdzie Android formatuje kartę w formacie FAT32, można tak przynajmniej w teorii sformatować również na zwykłym PC-cie, ale ta metoda niestety nie działa, więc najlepiej zrobić to za pomocą smartfona. Kiedy już sformatujecie kartę, odwiedźcie link, który jest w opisie. Tam znajduje się plik o rozmiarze 387 MB o nazwie update w formacie zip. Ściągnijcie go na dysk. Następnie zgrajcie na kartę microSD albo przez wejście odpowiednie w PC-cie, albo przez kabel USB. Może ona już być wsadzona do tableta. I teraz wsadzamy kartę, bo ja już tutaj mam wszystko nagrane. Do slotu. Tak, żeby weszła i pstryknęła. Następnie wyłączamy tablet. Jak widzicie, tablet się wyłącza. Czekamy cierpliwie, aż się wyłączy. Ok, tablet już się wyłączył, więc możemy przystąpić do kolejnego etapu. Więc naciskamy jeden z przycisków głośności, ten bliżej krawędzi, i przycisk power. Przytrzymujemy je jednocześnie, aż poczujemy wibrację. I w tym momencie tablet, najpierw wyświetli nam się logo Packard Bella, czyli takie, a następnie rozpocznie się aktualizacja do najnowszego Androida. Przewiniemy to, żeby było szybciej. Ok, tablet uruchamia się już ponownie. Jak widzicie, wyświetla się już logo Acera, nie Packard Bella, ponieważ ten soft, który właśnie wygraliście, jest to oficjalny soft na zbliźniaczego tabletu Acer Iconia Tab A500. W skrócie mówiąc, jest to dokładnie to samo, tylko że zamiast czerwonej tapety będzie zielona. Włącza się nadal, jak widzicie, działa to trochę szybciej już na włączaniu. Zresztą sam system trochę przyspieszył. Co do aktualizacji samej, to około 50% ona się zatrzymuje na chwilę i potem rusza, więc nie martwcie się. Grunt, żeby nic przy tym tablecie nie kombinować, jak będzie szedł proces aktualizacji, bo to może go po prostu zepsuć. Tablet, żeby go zaktualizować, musi mieć minimum 50% baterii, inaczej się aktualizacja nie uruchomi. Wyświetli się Android, logo Androida z wykrzyknikiem w trójkącie. Ok, tablet jest już zaktualizowany. Jak widzicie, mamy możliwość od razu przejścia do aparatu lub odblokowania. Odblokujmy go. Jak widzicie, żadnych zmian na pierwszy rzut oka nie ma, ale udowodnię Wam, że jest to 4.0.3 i przejdziemy do ustawień. Chwilkę ta potrwa. No i zaraz się ładuje i piękne 4.0.3. Ja już to zrobiłem przed momentem, dosłownie.
Sprawdźcie, czy macie aktualizację systemu. Kliknijcie po prostu aktualizację systemu i sprawdź teraz. Ja przed chwilą właśnie zaktualizowałem go do nowszej wersji, czyli do tej dokładnie wersji kompilacji, numeru kompilacji. Ta aktualizacja, którą wgrałem już przez internet, ważyła jakieś 50-60 MB, więc to nie za wiele. Nadal pozostaje to 4.0.3, ale tablet wydaje mi się, że ciut przyspiesza. Ok, jak doskonale widzicie, zmieniły nam się ikonki. Możemy teraz już zamykać wszystko. Więc mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Oczywiście łapki w górę, subskrypcje i w następnym filmie pokażę Wam, co się zmieniło, jakie są nowe funkcje i mam nadzieję, przekonam Was do tego, że naprawdę warto zaktualizować system do 4.0.3. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!